I na dzisiejszym spotkaniu zajmowaliśmy się zadaniami, których rozwiązania wymagały znajomości pojęcia dzielenia liczb całkowitych z resztą. Może powinienem tutaj dopisać z resztą. I zasady szufladkowej. No i pamiętacie, zasada szufladkowa mówi, że jeśli mamy pewną liczbę elementów, na przykład n, i mamy ją rozłożyć w różnych szufladkach i tych elementów jest więcej niż szufladek, no jeżeli liczbę szufladek oznaczymy przez k, to ten warunek oznacza, że liczba n jest większa od liczby k, to przynajmniej w jednej szufladce znajdą się dwa elementy. No i to intuicyjnie jest zrozumiałe. No i co jeszcze liczby całkowite? No to są te liczby tam powiedzmy minus 100, minus 99 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i tak dalej, 90, 100 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Intuicyjnie rozumiemy, co to są liczby całkowite. Na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, zaczęliśmy używać symboli na oznaczenie na przykład liczby elementów albo liczby szufladek. No i to jest nowy język, który nazywa się algebra. Używa takich słów symboli i akurat rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj mieliście pierwszą lekcję na ten temat, na matematyce. No i mam nadzieję, że niektórych z was przynajmniej zżera ciekawość, co też takiego ciekawego można w tym języku algebry powiedzieć, że warto uczyć się nowego języka. No, dzielenie zresztą jak działa? No, jeżeli chcemy podzielić 5 przez 3, no to w liczbach całkowitych to będzie 1 i reszty 2. No, to znaczy, że 5 to jest 1 razy 3 plus 2. No, jak chcemy podzielić 15 przez 7, to będzie 2 i reszty 1, co oznacza, że 15 możemy przedstawić jako 2 razy 7 plus 1. No, zwróćcie uwagę, że na to można też spojrzeć trochę inaczej. Jeżeli od dzielnej, czyli tej liczby, którą dzielimy, odejmiemy resztę, to co zostanie, dzieli się przez 3, no bo 5 minus 2 to jest 3 i dzieli się przez 3. Podobnie, przepraszam, podobnie 15 minus 7, minus 1 to jest 14, no i 14 dzieli się przez 7, tak? Więc można to inaczej wypowiedzieć, tak jak tu jest napisane, przy czym trzeba pamiętać, że z definicji reszta z dzielenia jest zawsze większa od zera. To jest istotne, jeżeli dzielimy liczby ujemne. No i w tym języku algebry to, co tu jest napisane, no możemy przedstawić w ten sposób, że mamy sobie liczbę pewną a, którą dzielimy przez b i otrzymujemy resztę c. No i a w takim razie równa się pewnej wielokrotności liczby b. Tu było 1 razy 3, a tu było 2 razy 7, plus reszta c. Tu była 2, a tu było 1. No dobrze, to teraz już wiemy wszystko i przechodzimy do rozwiązywania naszych zadań. Zadanie jest takie: wykazać, że spośród dowolnych 11 liczb naturalnych można zawsze wybrać dwie takie, których różnica dzieli się przez 10. No i kiedy różnica dwóch liczb naturalnych dzieli się przez 10? No, na przykład 47 minus 13 to jest 34, no i nie dzieli się przez 10. Ale 257 minus 117 to jest 140 i już się przez 10 dzieli. No i liczby, które dzielą się przez 10, mają 0 na pozycji jedności. A to znaczy, że te liczby, które odejmujemy, muszą mieć taką samą cyfrę jedności. Wtedy ona się odejmie i zostanie tutaj 0. I wynik będzie dzielił się przez 10. Różnica będzie dzieliła się przez 10. No to zobaczmy. Na pozycji jedności może stać jedna z 10 cyfr. Od 0 do 9 to jest ich 10. Mamy tutaj 11 liczb naturalnych i 10 cyfr do wyboru. To tak jak w zasadzie szufladkowej. Szufladek jest mniej niż elementów. Tutaj elementami są te cyfry. Przepraszam, elementami są te liczby, a i konkretnie ich cyfry jedności, a szufladkami
Szufladki są oznaczone przez te możliwe cyfry, które stoją na pozycji jedności, no to znaczy, że dwie cyfry muszą się powtarzać. Jeżeli dwie cyfry się powtarzają w dwóch liczbach, przepraszam, źle opowiadam, w dwóch liczbach ta sama cyfra jedności musi się powtarzać, tak? Bo mamy 10 cyfr, a 11 liczb. No więc w takim razie bierzemy te dwie liczby, odejmujemy od siebie, no i na mocy tego, co tutaj żeśmy eksperymentalnie ustalili, wynik ma 0 na pozycji jedności, czyli musi dzielić się przez 10. Przepraszam, muszę pójść po chusteczkę do nosa. Jestem z powrotem. No więc udowodniliśmy to, co mieliśmy udowodnić. Zadanie rozwiązane. Drugie zadanie jest takie. Mamy udowodnić, że spośród 5 liczb całkowitych można zawsze wybrać 3 takie, których suma dzieli się przez 3. No i to tu będziemy się zajmować resztami z dzielenia. Ile jest możliwych reszt z dzielenia przez 3? No, jeżeli liczba dzieli się przez 3, to reszta równa się 0. Jeśli liczba nie dzieli się przez 3, to może być równa, reszta może być równa tylko 1 lub 2. No 3 już nie może być, dlatego że gdybyśmy podzielili liczbę przez 3 i otrzymali resztę 3, to ta reszta też dzieliłaby się przez 3, czyli cała liczba by się dzieliła przez 3. Czyli są 3 reszty możliwe z dzielenia przez 3, 0, 1 i 2. No dobrze. Tu nie mamy 5 kulek, tylko mamy 5 liczb oczywiście, przepraszam. I teraz wykorzystamy zasadę szufladkową Dirichleta, tylko cała sztuka polega na tym, żeby te szufladki dobrze zdefiniować. No więc możemy sobie podzielić na takie szufladki sobie zdefiniować. Po pierwsze, sytuacja, w której wszystkie reszty są takie same. Może tak być. Liczby jest 5 liczb i wszystkie dzielą się przez 3 z tą samą resztą. Po drugie, są reszty o dwóch różnych wartościach. Może tak być. Po trzecie, występują wszystkie 3 reszty. No i jak to można sobie narysować? No tutaj 5 reszt jest takich samych, nieważne jakie. Tutaj są reszty o dwóch różnych wartościach. Może być tak, może być też... Może być też w ten sposób, że powiedzmy zamiast tego, to tu jest w ten sposób, tak? Cztery reszty z dzielenia czterech liczb są takie same, a jedna ma resztę różną. No już więcej opcji niż te, które żeśmy pokazali, nie ma. No a kiedy mamy sytuację, że występują wszystkie 3 reszty, no to najważniejsze jest to, że występują wszystkie 3 reszty, że możemy wybrać 3 liczby, z których każda będzie miała inną resztę z dzielenia przez 3. Co się staje z tymi pozostałymi liczbami, nie jest już tak istotne. No i teraz możemy to sobie zapisać, korzystając z algebry. No, mamy 3 liczby. W tych dwóch przypadkach możemy zawsze wybrać 3 liczby, które dają przy dzieleniu przez 3 taką samą resztę. Tak? W tym nie. Bo tutaj... Ale w tych dwóch przypadkach możemy zawsze wybrać takie liczby. No to wyobraźmy sobie, że to są 3 liczby A, B i C. No i mają 3 takie same reszty. Tak? Zapisujemy je używając algebry w taki sposób, że ta liczba A to jest 3 razy pewna liczba całkowita K plus reszta. Liczba B to jest 3 razy liczba całkowita L plus jakaś reszta. Liczba C to jest 3 razy liczba całkowita M plus reszta. Nie wiemy, jakie to są liczby ABC i dlatego nie wiemy, jakie to są liczby KLM i nie wiemy, ile wynosi ta reszta, ale strukturę te liczby muszą mieć taką. No i jak dodamy je, no to będziemy mieli 3K plus 3L plus 3M, no a suma tych trzech reszt to będzie 3 razy reszta, czyli całe to wyrażenie dzieli się przez 3, no bo to się dzieli przez 3, to się dzieli przez 3, to się dzieli przez 3 i to się dzieli przez 3, a zatem cała ta suma dzieli się przez 3. No więc w tych dwóch przypadkach na pewno można znaleźć 3 takie liczby, których suma dzieli się przez 3. A jeżeli mamy ten przypadek i te 3 reszty są różne, no to
różne, czyli musi to być jedna reszta 0, druga 1, trzecia 2. No to możemy te trzy liczby zapisać w ten sposób. No teraz dodajemy je do siebie. No, ten fragment, te wszystkie te składniki dzielą się przez 3, no ale mamy jeszcze to, co tutaj musimy dodać, ale 0 plus 1 plus 2 równa się 3, a 3 też dzieli się przez 3, no w związku z tym w tym przypadku też dostajemy wyrażenie, które na pewno dzieli się przez 3. Innymi słowy, zawsze można wybrać spośród 5 liczb takie 3, których suma dzieli się przez 3.